Witam serdecznie w Radomiu. Z nami jest pan Jarek Cikała i pan Maciej Janowicz. Przyjechali dzień wcześniej, jak zresztą wszystkie drużyny. Nie wszystkie drużyny skorzystały z treningu. Panie trenerze, taki trening się przydaje przed meczem. Chyba chłopcy są pierwszy raz na tej hali, albo grali kiedyś. Tak, nie, zdecydowanie jesteśmy pierwszy raz na tej sali. Przyszliśmy tutaj po to, żeby się troszkę rozruszać po podróży, no i zapoznać z koszami. Słyszeliśmy, że kosze są twarde. Chcemy się przekonać na własnej skórze. Kosze kiedyś były zawieszone od góry, ale jak wiesz, były tutaj Mistrzostwa Europy, rocznika U16 i FIBA nie zezwala na takie kosze z góry, więc musieli te kosze być specjalnie zakupione na tą imprezę. Ja lubię na takie kosze grać właśnie najazdowe. Jak myślisz, lepiej się na najazdowe gra niż takie opuszczone z góry? Ciężko powiedzieć, no kosze opuszczane często drgają. My na co dzień trenujemy raczej na opuszczane. Dlatego dla nas jest to coś, powiedzmy, nowego, innego. Nie jesteśmy przyzwyczajeni. Aczkolwiek my prawie każdy trening mamy na innej hali, więc jesteśmy taką drużyną wyjazdową. No zobaczymy, no myślę, że damy radę, tak? Dlatego porzucamy. Będziemy mieli rozeznanie, jak to wygląda. Odbyły się u was ćwierćfinały, półfinały. Gościłem u was. Bardzo dziękuję tu teraz. Naprawdę organizacja i po prostu to wszystko, co się działo u was. Mogę nawet uznać, że te półfinały były najładniejsze w Polsce. Nagrody i ta atmosfera. Czy tutaj tyle kibiców będzie, co w Niemach i w Międzychodzie? Bo jeszcze nie macie swojej hali. Nie, może jakbyście nie. Mieli, może byście jej finał zrobili. Aczkolwiek już ją mocno widać. Dziękujemy za to, że doceniasz naszą organizację. Też wydaje nam się, że organizacyjnie osiągnęliśmy dobry poziom. Było fajnie naprawdę. Kibice, z tego co wiemy, wybierają się w sporej liczbie. Już jutro rano będą na pierwszych meczach i część chce dojeżdżać tak cyklicznie, w zależności od tego, jak będzie nam szło sportowo. Trener Janowicz, twój syn, z tego co wiem, na początku całkiem próbował do WKK, jednak nie w mini koszykówce, raz widziałem go na turnieju. Chyba to była dobra opcja przenieść go tutaj do Jarka. Do tego jeszcze doszedł jeden zawodnik. Jak wam się razem współpracuje? No, współpracuje nam się bardzo dobrze. Masz rację, na początku syn dzięki tutaj trenerowi WKK był zabrany na turniej, który był właśnie rozgrywany w Kniewach. Jarka turniej był rozgrywany w Kniewach. Tutaj z tą drużyną widać jednak, że syn się bardzo dobrze zżył. Tu w ogóle zawodnicy, którzy dochodzą z zewnątrz, stanowią tak jakby o sile zespołu i są zżyci z tymi zawodnikami, tak? Macie czterech zawodników z zewnątrz, ale to chyba nie jest tak, że po prostu się na siłę ściągali, tylko zabrakło tych chłopców, tak, bo macie małą miejscowość, tak. I ciężko zebrać taki dzisiaj, dobry, wyrównany skład. Dzisiaj dzieciaki mają naprawdę taką ciężką do zrozumienia mentalność. My nawet w trakcie tego sezonu odszedł nam jeden zawodnik, który fizycznie naprawdę miał super warunki, był zawodnikiem perspektywicznym, no ale do sportu też potrzebna jest psychika, tak? Motywacja ze strony rodziców, domu, wsparcie. Nie wiem, czy on to miał, ale no, zrezygnować w trakcie takiego sezonu, gdzieśmy grali Able'a, gdzie szykowaliśmy się do finału Mistrzostw Polski, po powiedzmy 5-6 latach treningów, no jest to ciężkie do zrozumienia. Sam Able ile wniósł do waszej drużyny? No ciężko powiedzieć, ale są... Bo tam nie było za bardzo zwycięzienne, czy dwa? Znaczy nie było zwycięstw, dlatego że my podporządkowaliśmy grę w Able'u totalnie finału czy Mistrzostwom Polski, bo w Able'u nie gra się pasarelą, wszyscy nasi przeciwnicy grali pierwszymi składami, a myśmy wszystkie mecze grali pasarelą. Bez różnicy na jaki wynik, nawet w końcówkach, gdzie na przykład przegrywaliśmy 2 punktami, to i tak graliśmy pasarelą. Dlatego myślę, że gdybyśmy grali też pierwszym składem, to byśmy kilka meczów więcej wygrali. Ale to zaprocentowało w półfinałach, ćwierćfinałach, gdzie przeszliśmy, można powiedzieć, jak burza, nie mieliśmy problemów. No, myślę, że nie ma zespołu tak ogranego jak nasi chłopacy i to co najważniejsze, nie mamy ogranych 5 zawodników, ale 12. Wszyscy oni w Able'u zaliczyli tyle samo minut. I też liczymy, że to zaprocentuje od jutra w finale. Pamiętam rocznik, sławetny rocznik 95 łamany przez 6, braci Zivertów, Filipa Ziverta, Prifera. Tu trener w tym zespole nie ma takiego centra jak Prifer. Wtedy na U14 był największy w Polsce, już miał prawie 2 metry i takich rozrywających się strzelców. Jaka jest różnica między tymi dwoma zespołami? Bo trener po tym roczniku miał przerwę jakby, nie? Znaczy,
znaczy przerwa, to nie była przerwa, tylko budowaliśmy od podstaw ten zespół. To budujecie już praktycznie od jakiego wieku? 10 lat? Nie, ile lat pracujemy z nimi? Teraz bodajże 7 rok. 7 rok, czyli oni mieli... Oni zaczęli jak 7 lat. W pierwszej klasie. W pierwszej klasie. I w momencie, kiedy skończyliśmy pracę w 2011 roku z tym tamtą drużyną, zrobiliśmy nabór i budowę nowego zespołu. I to tak kroczek po kroczku. Mi się wydaje, że ten zespół różni się tym, że jest bardziej wyrównany. Tam było naprawdę 4-5, powiedzmy w cudzysłowie, gwiazdorów i nie było ławki. Tutaj natomiast jest bardzo wyrównana stawka i jeżeli wypadnie nam jeden zawodnik, nie ma dramatu. Jest to na pewno jakaś strata, bo jakiś tryb w drużynie mimo wszystko wylatuje, ale dajemy radę. No, teraz jesteśmy na przykład mocniejsi niż byliśmy w półfinałach, bo wrócił jeden z naszych wysokich, który miał kontuzję i nie grał. Teraz już jest do dyspozycji, czyli jesteśmy w pełnym składzie. Tak? My tych wysokich zbyt dużo nie mamy, bo mamy ich 4, więc utrata jednego jest dużą stratą. Teraz mając go do dyspozycji mamy większą możliwość grania. I myślę, że ten zespół stać na bardzo dużo. Ja uważam, że w ogóle poziom jakby tego rocznika, nie rocznika, kategorii 14 jest nieporównywalny z tym, co było kilka lat temu. Wtedy było kilka wybijających się zespołów, a reszta powiedzmy na wiele niższym poziomie, bo dużo drużyn zaczynała zabawę powiedzmy w czwartej klasie. Teraz coraz więcej tych, którzy chcą liczyć, którzy chcą coś grać, to zaczynają tak jak my od pierwszej klasy albo i wcześniej. Co ja mogę więcej na koniec powiedzieć, że no, życzyć wam podobnego sukcesu, a może jeszcze lepszego, bo pamiętam, byłem na finałach w Poznaniu, wtedy było 14, śpiewali czy to Pyra, czy Kormoran. Nikt nie pokona Wielkopolan. Tak. Ale tutaj jest, tak się złożyło, że jest tylko po jednym drużynie z każdego województwa i na pewno wszyscy, to trener mówi, wyrównany zespół. Tak. I wiele tu może być niespodzianek. To co, jutro się spotykamy, gramy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękujemy.